Organizacja turnieju jest taka, gramy systemem raz 15 minut. Gramy każdy z każdym, ponieważ Rutnik nad Sanem gdzieś po drodze się zatrzymał i nie może do nas dojechać. No niestety, to już niezależne od nas. Zapraszamy na rozgrzewkę drużyny samorządu z Nowej Starzyny oraz nauczycieli z Nowej Starzyny. Grają jako pierwsi. Resztę informacji tutaj u pana Zbyszka Dąbka państwo otrzymacie. Dziękuję.
Spotykamy się tutaj już drugi rok, co prawda już w innej formie, ale jest to turniej, który zaczął się w tamtym roku. W tamtym roku brało udział 6 zespołów, w tym roku też miało brać 6 zespołów. Brało niestety, bierze niestety tylko 5, z tego względu, że Rudnik nad Sanem nauczyciele niestety nie dojechali. Są ekipy z Leżajska, widzimy tutaj nauczycieli z Leżajska oraz samorządowców, nie, przepraszam, tutaj mamy straż teraz, straż pożarną, przedstawicieli straży pożarnej. Są jeszcze nauczyciele z Nowej Sarzyny, jest to zbiór nauczycieli z podstawówki, z gimnazjum oraz ze szkoły średniej oraz nasi samorządowcy. Za chwilę dojedzie również wójt Tryńczy oraz jego ekipa, podejrzewam, że będą to oldboye, niestety jeszcze ich nie widać. Turniej rozgrywany jest systemem każdy z każdym, raz 15 minut. W tamtym roku wygraliśmy my, czyli reprezentacja gimnazjum w Nowej Sarzynie. W tym roku nie zaczęliśmy tak dobrze jak w tamtym, ale myślę, że będzie dobrze. Cóż mogę dodać? Mogę przy okazji podziękować panu burmistrzowi Jerzemu Paulowi za ufundowanie tej imprezy, bo nie odbyłoby się ta impreza, gdyby nie fundusze z budżetu miasta. Cóż, no dziękuję wszystkim kibicom, którzy tu przybyli. Dziękuję przede wszystkim ekipom, które przyjechały, bo przyjeżdżają tutaj na zaproszenie. No i myślę, że turniej będzie się co roku rozrastał i będzie miał coraz szerszą rangę.
Przede wszystkim zazdroszczę wam. Ja bym też dzisiaj pograł, tylko że z moim kręgosłupem jest już tak, że się nie nadaje w ogóle do chodzenia, nie do grania. Bardzo się cieszę rzeczywiście, że... Bardzo się cieszę, że się spotykacie, że takie zawody są tutaj, panie burmistrzu. Serdecznie dziękuję i gratuluję, naprawdę. Naprawdę cieszę się, że te obiekty tak funkcjonują. Oglądałem basen, widzę halę sportową. Tak, ta hala sportowa, jak tutaj była oddawana, to tak pan burmistrz ówczesny Kida mi obiecywał, że będzie to i do południa, i po południu. I tak się dzieje. Serdecznie wam dziękuję za to, naprawdę. Nie mogłem całego meczu oglądać, ale oglądałem fragmenty i widzę, naprawdę widzę, jak to jest organizowane i tak to powinno być. Jeszcze raz wam serdecznie dziękuję. Gratuluję. Zanim przejdziemy do wręczenia nagród, to chciałem wam powiedzieć, że tak się zastanawiałem, w której drużynie mam dzisiaj zagrać. No i takie moje serce było w rozterce, że powiedziałem, że no, nigdzie nie zagram. Ale mam nadzieję, że jeżeli będą, a będą tutaj turnieje, to stanę w szranki współzawodnictwo tutaj z wami. Każdy jest... Każda drużyna jest dzisiaj zwycięstwem. To nie ma tak, że dzisiaj jedna drużyna strzeliła troszkę więcej bramek, druga mniej, ale myślę, że niedługo przyjdzie czas na rewanż i na pewno role się odwrócą. I tak. Pierwsze miejsce dla Straży Pożarnej. Zapraszamy przedstawiciela Straży. Brawo Straży. Bardzo dziękuję, bo towarzystwo ludzi, którzy wspierają ten turniej, jest bardzo ważne. Dziękuję tutaj gminie Nowa Sarzyna z panem burmistrzem Jerzym Pawłem na czele. I turniej, drugi turniej z okazji Dnia Nauczyciela pod patronatem burmistrza i gminy Nowa Sarzyna uważam za zamknięty.